inwestuje w te cmentarze. Proszę Państwa, ale to też jest ważne, że nasze nekropolie też muszą mieć swój wygląd i dlatego samorząd miasta o to dba. Ja bym chciał powiedzieć, że zabieram głos również w imieniu Rady Miejskiej, posłanka na czele z panem przewodniczącym Rady Marianem Matuszczakiem, także jeszcze raz kieruję mu słowa poznania. Pan Adam Bobrowicz, jego małżonka, tak po duecie zawsze występują, dały się poznać z wielu pięknych inicjatyw, które były skierowane do nas wszystkich. Adam otrzymał na zasłużoną emeryturę, to zaraz został wybrany przez posłanki emerytów na prezesa Uniwersytetu